Czas Bożego Narodzenia, czas prezentów i jedzenia, czas opłatków i radości, kolęd, śmiechu, obfitości. Lecz niech każdy z nas pamięta o tym, co jest najważniejsze w święta. Ano to, że Bóg się zrodził. W biedzie, w zimnie, w stajni, w żłobie. On, Stworzyciel i Pan Panów, leżał dla nas tam na sianie. Wdzięczność za to Jemu wszelka, stąd i ten dar nasz, jasełka. Bo choć są nietradycyjne, w stylu też dość mocno fikcyjne, gramy Bogu w nich prawdziwie. Piekło w pierwszym akcie będzie. Kłótnie dzieją się tu wszędzie. Lecz i w niebie trza czasami trzymać język za zębami. Te, Boruta, nudno tutaj. Chodź, zrobimy jaką drakę. Wiele zrobić nie możemy, wszak na warcie kiblujemy. I to z twej roki to widny teraz tutaj się kisimy. Było wnerwiać Lucyfera, a niech jasna cię cholera. Ej, Boruto, daj już spokój, chociaż z sobą miejmy pokój. Zdarza palnąć się za dużo. Mocne trunki mi nie służą. No, i wnerwił się Lucyfer. Mogłeś to powiedzieć ciszej, a nie wrzeszczeć swoje racje, że chcesz w piekle demokrację. A ty też byłeś pijany. Krzyczeć, że rozkazy głupie, że szef mordę ma potwora i że brzydszy od kaczora? Ale to twój żart był, tłuku, że go nie ma na Facebooku. Co tu gadać? Przerąbane. Chciał rozstrzelać nas pod ścianą. Dobrze, że się tak skończyło. Miło wcale to nie było. Dostać skórę batów 1000. Jeszcze boli. Mogę przysiąc. No, to teraz gnij na warcie. Ciężkie nasze życie, czarcie. Wina to jest Azazela. Zdrajcy i donosiciela. Nagrał wszystko na kamerę, potem doniósł. Po cholerę ty zaprosił go do domu. Już nie ufam ja nikomu. Zżar za grychę. Jeszcze doniósł. O, ja ci, bracie, obiecuję, że drań tego pożałuje. Lecz na razie pokutować nam 100 lat na warcie trzeba. Strzec nas przed agresją nieba. To idiota z Lucyfera. Kto się z nieba tu wybiera? Żeby od nas nikt nie uciekł, pilnujemy. Jako żywo. Masz tam jeszcze jakie piwo? Skończył się już zapas cały. Same puste się zostały. Ani kropli w żadnej puszce. I co? Tak 100 lat na odwykówce? Może czas zdezerterować. No, lepsze to niż wegetować. I co byś w niebie im powiedział? Żeś tu z musu tylko siedział? Że i owszem, podpisałeś. Ale co to nie wiedziałeś? Michał siedzi w IPN-ie. Nie ma szans na przebaczenie. Widzę, jakby mnie przywitał. Chodź no tu, TW Rokita. Nie ma szans. Tu zostać trzeba. Już nie dla nas bramy nieba. Lecz wymyślić coś musimy, bo się z nudów przekręcimy. Daj lornetkę, spojrzę z dołu, co tam słychać u aniołów. Ale zaraz, o co chodzi? Czemu oni tacy młodzi? No, faktycznie, prawie dzieci. Może uda się podlecieć? Trochę młodych wystraszymy, nocny alarm im zrobimy. Dobra, lećmy. Olać wartę. Przecież jestem w końcu czartem.
Może coś się zwędzić uda. Trzeba przecież wierzyć w cuda. Ale jazda. My na warcie, muszę przyznać ci otwarcie, że się nie spodziewał tego. Nie podniecaj się, kolego, przecież wiesz, że to zesieństwo, nie że żadne nasze męstwo. Pilnujemy lecz dlatego, aby starsi od złego mogli szczerć Syna Bożego. Z nieba ludziom posłanego, wszak kiedyś ma się objawić, z mocy piekła świat wybawić. Mógłbyś to powiedzieć trochę ciszej, jeszcze z piekła ktoś usłyszy. Tajemnica przecież chyba. Kto to będzie podsłuchiwał? Ale jazda, dasz ty wiarę? Mamy darowaną karę. To nowina. Dziś wcielenie. Będzie Boże Narodzenie. Szybko. Dzwoń do Lucyfera. Wielka czeka nas kariera. Halo? Tu Buruta i Rokita. Szefie, jakby się ktoś pytał, właśnie żeśmy usłyszeli. Gadali się anieli, że dziś Bóg na ziemię stąpi. Pyta, gdzie to ma nastąpić. My nie wiemy, mówiąc szczerze. Nie no, kurna, ja nie wierzę. Zrugał od nas od debili, żeśmy miejsca nie wykryli. Jak to? To ruganie jest nam na podziękowanie? A, niewdzięcznik, no. Dziad parszywy. I co teraz? Znów na wartę? Czemu muszę ja być czartem? Chodź, znów razem podlecimy, może więcej usłyszymy. Tu wartownia. Halo, halo. Boże drogi, co się stało? I co teraz? Co poczniemy? Jasne. Rozkaz. Pilnujemy. Boże drogi, bracie, zdrada. Co się stało? Opowiadaj. Ktoś wygadał i Lucyfer zna naszą tajemnicę. Wywiad właśnie to potwierdził, że wie wszystko ten piekielnik. Co? Wie wszystko? Wie, że Boże dziecię ma być dziś na świecie. Nasze szczęście jeszcze nie wie, że ma to się stać Betlejem. Lecz już ponoć szuka wszędzie, co to będzie, co to będzie. Jakiś straszny tam Azazel ponoć dostał pełną władzę i po całym szuka globie, więc się pewnie w końcu dowie. Myślę, że nas Michał musi ściągnąć się z Rusi. Oni jej nie pomóc mogą. Lecz tymczasem nieba drogą lecą wszyscy aniołowie, bo ochranie dziecię żłobie. Będą ludzi tam budzili, a wy Boga też szonili. My zaś tutaj strzec musimy, teraz nieba my bronimy. Bierz kropidło. Gdzieś być mogą. Namocz się święconą wodą. Jak wyższy stanie zagrożenia. Jak coś kropę z oszerzenia. Pora nam już stąd dać nogę. Mają tu święconą wodę. Jasny gwint, czy ty słyszałeś, kto ma naszym kosztem władzę? Więc Azazel piekła księciem? Ja ze złości chyba pęknę. To my wieści odkrywamy? I co, kurna, z tego mamy? To Lucyfer nas tu ruga, a ten drań to super sługa. Słuchaj, słuchaj. O, Rokito. Czas się zemścić. Bo jak się, tylko cicho, bo jak się wygada, który, to obedrą nas ze skóry. Mam tu Spleja Startera. Masz go. Dzwoń do Azazela. On się przecież i tak dowie, gdzie narodził się Bóg człowiek. Więc ułatwmy mu zadanie. Niech na dwór Heroda stanie. Tam się więcej od nas dowie. Lecz warunek musi spełnić. Ma być sam ten drań piekielnik. To my jemu pomożemy? Nie, my pierwsi tam będziemy. I tak wszystko urządzimy, że mu świnie podłożymy. I za wszystkie nasze krzywdy odegramy się jak nigdy. Teraz dzwoń, ściągnij drania. Ty masz talent do ściemniania. Halo? Cicho. Mildzie, słuchaj. Co kto mówi?
Nie bądź głupi. Zdaje się, chcesz się dowiedzieć, gdzie narodził się Pan z nieba. Słuchaj, cwaniak, za godzinę wstaw się na Heroda dworze. Więcej ci powiemy może. Jeden tylko jest warunek. Masz być kurna sam, rozumiesz? Bo jak nie, to zwieścini ci. Będzie dran przynętę chwycił. Lećmy, pierwsi być musimy i zasadzkę urządzimy. Drugi akt już zacząć trzeba. Przenosimy się więc już do nieba. Tu anioły się spotkały, co się dawno nie widziały. Będą pewnie debatować, jak tu Boga uratować. Jeden przybył aż ze wschodu, od sąsiedniego nam narodu. Привет, Миша! О, аньели! Как мы долго не виделись! Andrzej, witaj. Lecą lata. Dobrze jest zobaczyć brata. Co u ciebie? Jak tam w niebie? Oj, braciszku, my w potrzebie. Wiesz, że Bóg się ma objawić, aby ludzi z piekła zbawić. No da, ja znaju. Bogu chwała. Ale straszna rzecz się stała. Posłał hordy swe Lucyfer. 1000 diabłów gna jak wicher, aby zabić Boże dziecię. Gdy się tylko zjawi w świecie. Co za sfołocz nas zdradziła? No, nieważna. Każda chwila tiepiercenna. Czas działania. Wojna, jak w Afganistanie. No, normalka. U nas w Rusi tyle diabłów wokół kusi, że my ciągle wojny mamy. Tiepier z nimi też wygramy. Wiem, że żołnierz doskonały i dlatego cię wezwałem. Mnoga diabłów? Całe piekło. Ech, tak będzie dla mnie lekko. Ta, nadaliby się ludzie. A więc lećmy ich obudzić. W okolicy są pasterze. Niech do szopki prędko bierzą. Tam pomogą zwalczyć zło. No i oczyń haraszo. Przy ognisku w nocnej ciszy. Śpią pasterze. Nagle słyszą ci strudzeni dobrzy ludzie jakieś głosy. Ktoś ich budzi, ktoś ich wzywa, ktoś ich woła. Brzmi to jakby głos anioła. W środku nocy to wołanie. Traumatyczne dość doznanie. Zdrastwujcie! Один, два, wstawać! Boże, Andrzej! Co ty gadasz? Toż pobożniej nam się godzi. Wstańcie, bracia. Bóg się zrodził. Co się dzieje? Jakiś napad? Kuba, Stachu, wstawać, Ola. Tak, tylko dwóch. Ja biorę tego, wy? O kurwa. Stój, kolego! Ruki w wierch. I tepier słuchać. Co ty, Andrzej? Czyś ty zgłupiał? Co to jest? Tyś uzbrojony? Nie, to tylko dla obrony. To jak tarcza rakietowa. Tylko dla obrony chowam. Stary, to są przecież ludzie. Oni Bogu mają służyć. No, piękno. Chwackie dusze. Krew słowiańska przyznać muszę. To coś jest zgodne z niebem? To AK-47. To od czortów dla obrony. Kule tylko poświęcone. Dla mieszania czarcich szyków. To zwiesie kałaszników. Ja się na tym nie znam, chłopie. Jam aniołem jest w Europie. Ale teraz to już schowaj. No niech będzie wola twoja. Bracia, raczcie nam wybaczyć. My nie chcieli was wystraszyć. Kim jesteście? O co chodzi? Więc słuchajcie, Bóg się zrodził niedaleko, pod Betlejem.
przyszedł, aby dać nadzieję. Prawdę mówisz? Jesteś anioł? No, właściwie to archanioł. Zwę się Michał, a to Andrzej. To też anioł? No, a dokładniej anioł, co na Rusi służy. Lat ze 200, może dłużej. Coś w psychice mu się stało. To by wiele wyjaśniało. Lecz co mówisz? Mesjasz przyszedł? Tak, na ziemi już król życia. Przyszedł w końcu wytęskniony i przez wieki upragniony. O, radosna to nowina. Mów, gdzie witać Boga Syna. Gdzie jest? W zamku czy w pałacu? Gdzie się nam narodzić raczył? Mów, a tam się wraz udamy. Pokłon jemu z serca damy. No, faktycznie. Dobrzy ludzie. Da, słuchajcie. W etam cudzie sprawa taka, że Syn Boży w prostej stajni się położył. Co on gada? Bzdury plecie. Mów, gdzie witać Boże dziecię. Nie, to prawda. Bóg z miłości nie chciał chwały swej boskości, lecz uniżył się, by służyć, by być Bogiem zwykłych ludzi. Jacie, to jest em jak miłość, z ludźmi Boga ta zażyłość. Chłopy, szybko na kolana, chwalmy dobroć Boga Pana. Niechaj będzie uwielbiony dla nas ludzi Bóg wcielony. Aleluja! No, czas nagli, mogą zaraz gdzieś być diabli. Jakie diabły? Co on gada? Prawdę straszną wam powiada. Piekło wie, że Bóg się zrodził w ciele słabym, tak jak człowiek. Wie też horda wściekła, że Pan zbawi was od piekła. Oczywiście niebo całe i aniołów szyki białe chronią wokół dziecię Boże. Lecz kto wie, co stać się może? Na koniec się przecież dowie, że Bóg leży w prostym żłobie. Nie ma więc co czasu dzwonić, trzeba lecieć i go bronić. My mu chętnie usłużymy, swego Boga obronimy. Masz to? Spocznij, zbiórka, kolejna, odlicz. Raz, dwa. Ruszamy bronić Boga, zrozumiano? Yes, sir. Misja jest tajna i niebezpieczna, wykonam. Yes, sir. Dziwne trochę, nie uważasz? No, polubił ja ich zaraz. Widzę, żeście się zdziwili. My nie zawsze tutaj byli. Należeliśmy do gromu, lecz nie mówcie wy nikomu. Lat 20, może dłużej, my tu na emeryturze. Parę owiec się ukupiło i spokojnie nam się żyło. Ale nudą nam tu wieje. Świetnie więc, że coś się dzieje. Z przyjemnością pomożemy. Bogu służyć przecież chcemy. Życia nikt nie pożałuje. Broni szkoda, że brakuje. Znaczy tak, druzja, momencik. Mam ja skromny wam prezencik. Co to? Nawet nie chcę wiedzieć. Ej, że Mieszka, toż nasz Bóg w potrzebie. Mam zabawek, tylko parę, by wymierzyć czartom karę. No, bierzcie. Pamiętajcie, tylko k dobru używajcie. Dzięki wielkie, aniele. Nie ma nas tu wprawdzie wiele, lecz przyjaciół też wezwiemy. Wspólnie Bogu pomożemy. Tu pasterz Alfa, tu pasterz Alfa. Wzywam króla. Hasło Mesjasz. Odzew przyszedł. Trzeba mu ratować życie. Pan ma tu piekielnych wrogów. Przybywajcie służyć Bogu. Już przysyłam wam namiary. Co? Są blisko, nie do wiary. Mówią, że za gwiazdą idą. Mają dobry wywiad chyba. No więc dobra, czasu szkoda. Szybko, brońmy swego Boga. My was trochę wyprzedzimy i z Andrzejem też lecimy. Pałac jest, co w świecie słynie. Stoi on w Jerozolimie. Tu Heroda jest mieszkanie, tu akt trzeci nas zastanie. No, jesteśmy. Dwór Heroda. Rym się sam nasuwa. Doda. Dużo złota. Mało smaku. Ty
tu z dolu nie wyskakuj. My tu inną sprawę mamy. Azazela wszak wrabiamy. Spoko, spoko, przyjacielu. Skupi się na Azazelu. Mam ideę ja już taką. Trzeba nam znaleźć babę jaką. Mądrą, dobrą i uczciwą. Wykształconą, sprawiedliwą. Pomysł swój bezdenni głupi. 100 lat takiej będziesz szukać. A w ogóle po co ci ta baba? Baba jest nam wręcz niezbędna. Nawet i normalna. Jedna. Wszystko my jej opowiemy. Do Betlejem ją wyślemy. Niech ostrzeże, że Azazel zaraz tam przyleci gazem. A tam przecież Boga strzegą, więc się zleci całe niebo. Jak tam zjawi się Azazel, to mu wleją wszyscy razem. Ręka, noga, róg na ścianie. Oj, dostanie tęglanie. Genialne w swej prostocie. Oj, dostanie się, idiocie. Tylko powiedz, czemu baba? Bo tam święta jest rodzina. Pójdziesz sam do Boga syna? A tak, przyjacielu ośle, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Aj tam, dla zasady tylko pytam. No, to trzeba nam szukać baby. Ciu. Słyszę damskie kroki, więc schowajmy się na boki. Na 3-4 wychodzimy. Ale najpierw ją straszymy. Matko Boska, jakieś czarty! Co się dzieje? To są żarty? To nie żarty! To moc piekła! Czego ona nie uciekła? Bój się, babo! Och, on cwoty! Ja się śpieszę do roboty! W kuchni góra brudnych naczyń! A ci będą mnie tu straszyć? A masz między rogi łotrze! Może coś do łba ci dotrze! Drogi też! O, nie, nie, litości! Chcę mieć jeszcze całe kości. Coś ty, babo, mu zrobiła? Chyba żeś go nie zabiła. Ej, Boruta, nie udawaj. Ja cię proszę, bracie, wstawaj. Sam się prosił, to oberwał. Grunt, że cała jest patelnia. Pokaż go. Nic mu nie jest, zaraz wstanie. Zaraz ty jeszcze dostaniesz. Chcieliście tu na mnie napaść. Miała być diabelska draka. Z piekła żeśmy przylecieli, bo wiadomo, żeśmy chcieli ci przekazać. Nie bij, proszę. Dłużej tego już nie zniosę. Najpierw mnie tu napadają, później bajki mi wciskają. To nie bajki, prawda szczera. A niech jasna cię cholera! Puść to boli! Prawdziwe, ale jak to jest możliwe? Co za bestia! Daję słowo, możesz być Lucyferową. No, no, nie pozwalaj sobie. No więc dobra, wierzę tobie. Ja na imię mam Matylda. Winno być Hermelegilda. Co tam mruczysz? Nic, do siebie. Słuchaj, otóż Pan Bóg z nieba dziś na ziemię syna zesłał, żeby więzić grzewa przestał. Wiem, że tutaj pod Betlejem się to stało. Mam nadzieję, że ty wiesz, gdzie jest Betlejem. Bo jak nie, to szukać będziemy sami. Wiem, to ciut za Rudłowicami. Ano widzisz, to się zgadza. Lecz diabelska nasza władza też wie o tym. Chce go zabić, żeby nie mógł świata zbawić. I niedługo pewien diabeł, imię wstrętne ma, Azazel,
zjawi się tu, potem ruszy. Więcej mówić ci nie muszę. Boże drogi, ja wiem, gdzie to. Coś słyszałam, jam kobietą. Trzeba lecieć, ich ratować i obronę przechoszykować. Ale zaraz, toż to podstęp! Zaraz ci przywalę, łotrze! Wy to także diabły przecie. Chcecie ostrzec, Boże dziecię? Może dziwnie trochę brzmi to, lecz nie wgłębiaj się, kobito. My tu mamy własne cele. Bóg obchodzi nas niewiele. Z kimś na pieńku mocno mamy, długi z nim tak wyrównamy. No, leć szybko, na co czekasz? Jak tak, nie ma co zwlekać na mą duszę. Ostrzec ich czym prędzej muszę. Uff, jak pocisk wyleciała. Nawet mi się spodobała. Czordnie baba. A, moja głowa. Ledwie żyje. Stary, więcej już nie piję. Ależ boli. Łeb mi pęka. Zaraz, zaraz. Już pamiętam. Toż my tu na Azazela. Była baba, o cholera. Nie ma jej już, mam nadzieję. Biegnie ostrzec tych w Betlejem. A gdzie to? Gdzie ten Herod? O, Boruta. Cześć, Rokita. No, w końcu ktoś do mnie zawitał. Dawniej częściejście bywali. Cześć, Herodzie. Wybacz, stary. Czasu nie ma. Służba, praca. Tyś jest król. Ty masz inaczej. O, przepraszam. Królowanie to też ciężkie jest zadanie. A co ty takiego robisz? Ciężko jest, wyobraź sobie. Ale ty tego nie zrozumiesz. Muszę bunty ludu tłumić, tropić wszystkich wrogów tronu. No i zabijać bez pardonu. O, brać podatki. Forse liczyć. No i z Lucyferem się rozliczyć. Tak, korona ciężka sprawa. Mówiąc szczerze, nie przesadzaj. Hej, zakończcie już te spory. Masz tu coś od bólu głowy? Aha, wracacie więc z imprezki. Weź Arkaprim, 3 tabletki. Dzięki, Herod. Może nie zaszkodzi. Wy to życie macie, młodzi. O, Azazel jeszcze wchodzi. Co się stało? O co chodzi? Pokłóciliście się, czy co? Znów kamerę masz ukrytą? O, ty draniu! I łakmy to! Może powiesz, co się stało, jak się z nami balowało? Hej, chłopaki! Toż to żarty! Żarty? Baty, no i strat warty. Mówisz, draniu, to są żarty? Może powiesz mi, kto doniósł i kto nagrał nas w mym domu? No, tego... Co? Strach, że zapłacić przyszło? Ja nie chciałem, jakoś wyszło. Jakoś wyszło? Wierzyć chcemy. Wiesz, nie szkodzi. Darujemy. Tak to już jest między kumplami. Trzeba wybaczać se czasami. Darujecie? Ale ja... Tyś przyjaciel jest nasz przecie. Mało tego, nie uwierzysz. Lecz to myśmy się cię ściągnęli. Ten telefon wasza sprawka? Przyjaciel, proszę siadać. Dzięki, Herod. Więc siadamy. Sprawę pewną obgadamy. Słuchaj, słuchaj. Wiesz już przecie, że zrodzone Boże dziecię
Tak, król nowy już zrodzony. A więc tron mój zagrożony? Trochę chyba tak. Nie mieszaj. Ale to mój tron jest przecie. Zaraz, zaraz. Azazelu, my już wiemy, gdzie się zrodził. Możesz tam polecieć i go zabić. W piekle zyskasz wieczną chwałę. Jaki król? Gadajcie przecie. Co dopiero małe dziecię? Nie przeszkadzaj nam w rozmowie. Więc gdzie się zrodził ten Bóg, człowiek? I w ogóle, skąd to wiecie? Czemu mi pomagać chcecie? No więc tak, kłopoty mamy. Już dlaczego? Nie wnikamy. W każdym razie 100 lat warty, dużo, nawet jak na czarty. My ci teraz pomagamy, bo interes też w tym mamy. Ty załatwisz sprawę całą, się okryjesz wieczną chwałą, potem zaś Lucyferowi powiesz, żeśmy ci pomogli, a on karę nam daruje, może nawet podziękuje. Będziesz bohaterem jego. Nie odmówi ci niczego. Ale wybacz, skąd to wiemy, tego nigdy nie powiemy. Bezpieczeństwo. Przyznasz rację, to są ważne informacje. Jasne, jasne. A więc zgoda. Gdzie to miejsce podaj? Przyszedł on na świat w Betlejem. Chyba trafisz, mam nadzieję. I jasne lecę, ale... Hola! W okolicy dzieci wiele. Gdzie dokładnie, przyjaciele? To problem jest faktycznie. Zaraz, zaraz coś wymyślę. Ja wam chyba pomóc mogę. Zaraz wam pokażę drogę. Dawać mi proroka tutaj. Niech nam powie, gdzie go szukać. Dobry prorok. Widzi wiele. Ale przyjaciele od tych jego ciągłych proroc pomieszało mu się w głowie. I nie to, żeby zaraz głupi. Ale trudno mu się skupić. Witaj, królu. Co potrzeba? Gdzie znajdziemy króla nieba? Przybliżeniu adres znamy, lecz dokładniej, gdzie pytamy. Już spróbuję dać odpowiedź. Szukam, szukam w mojej głowie. Mam, notujcie, mam widzenie, naszło na mnie oświecenie. Dróg nie ma, a stadiony rzadko który ukończony. Brak hoteli i lotniska. Już nadzieja cała pryska, tylko braki widzę wszędzie i niczego tu nie będzie. Co on gada? On zwariował? Czasem miesza mu się w głowie. Fryzjer rządzi, winnych nie ma, w polityce sama ściema. Już nam dzisiaj nic nie powie, pomieszało mu się w głowie. Rzeczywiście, prorok świetny. Tyle, że bezużyteczny. Toż to farsę przypomina. No, wszystko jasne. Made in China. Trudno, lecę. Jakoś trafi. Azazelu, czekaj chwilę. Łatwo może się pomylić. Jam na wszystko jest gotowy, byle zginął ten król nowy. Słuchaj, moich bierz żołnierzy, a im rozkaz się powierzy, żeby w całej okolicy, małe, duże, bez różnicy, w pień wycięli wszystkie dzieci. Wszak jego głowa zleci. Zabić wszystkie? Herod, stary, weź ty wypij z dwa browary. Ale horror wymyśliłeś. Jakiś towar dziś paliłeś? Nie, przeciwnie. Pomysł
świetny i bezpieczny i skuteczny. Przyznać muszę szczerze, że pomysły was, tyranów, lepsze są niż nas, szatanów. Stary, słuchaj, ich pogięło i zniweczą nasze dzieło. O niedoczekanie jego, by Azazel dopiął swego. Idę z nimi. Będzie trzeba, sam wyniosę króla nieba. Zaszepczecie tak do siebie. Chcemy wesprzeć cię w potrzebie. Razem z wami też pójdziemy. Walce z Bogiem pomożemy. Pójdzie łatwo, mam nadzieję. No co? Szopka pod Betlejem? Znów się włączył? Jakaś wada. Zaraz, zaraz, co on gada? Tak więc królu chcesz znać drogę. Tak jak widzę, tak pomogę. Więc już trafisz, mam nadzieję. Oto szopka pod Betlejem. A mówiłem, że zadziała? Jedźmy tam, już jasna sprawa. Kurza stopa, to podróba. Czasem trafić mu się uda. Lecz to za poważna sprawa, by się na chińszczyznę zdawać. Macie rację. Niech żołnierze w okolicy mord swój szerzą. My weźmiemy tylko paru. Lecz okrutnych bez umiaru. I sprawdzimy oną szopę. Jak nie, pójdziemy dalej potem. Szybko więc tam ruszajmy. Naszą sprawę dogadajmy. Jedzie Herod i żołnierze. Nie no, kurna, ja nie wierzę. Wyszkoleni i pod bronią. Tamci dziecka nie obronią. Nie poradzą i anieli. Plan misterny, diabli. Pora tutaj już na finał. Akt ostatni się zaczyna. Tu się wszystko zdarzyć może. Co to będzie, dobry Boże? Kto chce znać, gdzie to się dzieje? Powiem. Szopka pod Betlejem. Bóg nasz, król i pan nad pany. Car niebiesny i nasz kochany. Po czemu ty wzdychasz, Misza? No bo Andrzej, kto to słyszał? Żeby siano, biedna szopa? No tak ludzi on ukochał. No tak, ja wiem, lecz czy Bóg, człowiek, musi w nędznym leżeć żłobie? To już nie ma tu pałaców? Wszak bogactwo nic nie znaczy. Miłość go tu sprowadziła. Miłość w żłobie położyła. O aniele mój kochany, nie bądź już zafrasowany. Przecież on ma nasze serca. Czego mu potrzeba więcej? Matko Boża, o Józefie, niewątpliwie lepiej wiecie. Lecz ja strasznie się stresuję, wszak go piekło poszukuję. Ty nie strachaj się, Michale. My wszak bronić będziemy stale. Ja się diabłów tam nie boję, z nimi poradzimy sobie. Lecz gdy szatan skusi ludzi... Cicho, Jezus się obudził. Patrzcie, patrzcie, ktoś tu jedzie do nas. Trzy osoby, to w koronach. Ach, to przecież trzej królowie. Jadą pokłon oddać tobie. Jest to chrona, prosta znaczy. Uwierzę, jak zobaczę. Panie nasz i święty Boże, poprzez góry, poprzez morze, przybywamy tu w pokorze, by ci serca dary złożyć. To kadzidło mirę złota, dary skromne przyjmij oto.
No i jeszcze nasze serca. Cóż możemy dać ci więcej? Zacni króle, jakże miło, że aż trzech tu was przybyło. Patrzcie, do was się uśmiecha. Myślę, bardzo was tu czekał. I ja przepraszam za pytanie. Raczy wybaczyć, jasnie panie, jam prostaczek, angioł marny. Czy z was jeden nie był czarny? Był, był, o anielski bracie. W niebie pamięć dobrą macie. Już ci chętnie to wyjaśnię. Był, lecz został prezydentem. W Ameryce to się działo, no i takich trzech nas tu zostało. A, wszystko jasne. Są pasterze, Bogu dzięki mówiąc szczerze. Patrzysz? Do hołdu przedstawicieli ludu prostego, marsz! Ach, witajcie nam, pasterze. Przysiągłbym, że to żołnierze. Panie, tak żeśmy śpieszyli, żeśmy darów nie zdążyli przygotować, ale serca nasze daję wam w ofierze. Będziemy chronić swego pana, nurze bracia, na kolana. Gdy trzeba będzie, damy życie. Bóg nagrodzi was obficie za te serc ofiarność wielką i obdarzy łaską wszelką. Jak was zwoł, kochani bracia? Stachu? Kuba? A mnie Jasiek. Patrzcie, znowu ktoś się do nas zbliża. Jakaś dziewka, strasznie chyża. Ale pędzi ta dziewoja. Toż to Jagna, żona moja. Służył Heroda w dworze. Co tu robi o tej porze? Ach, to jest nasz Mesjasz miły. Bądź pochwalon, nie mam siły. Ale błagam się, zbierajcie i czym prędzej uciekajcie. Jagno, czekaj, co się dzieje? Janko, jakiś diabeł tutaj leci. Jakiś żurze czy też Zazel? Może diabeł to Azazel? Tak, tak, właśnie tak mówili. Jakiś dwóch też diabli byli. Więc leciałam, by was ostrzec, że piekielnik chce tu dotrzeć. Lecz po drodze ja widziała, jak żołnierzy, masa cała pod Heroda rozkazami zabijają tysiącami wszelkie dzieci w okolicy, starsze, młodsze, bez różnicy, krwi niewinnej całe morze, rozpacz, śmierć, o Boże, Boże! Nie płacz, Jagno. Wszyscy oni są już święci w Boga domu. Za Jezusa życie dali, chociaż jeszcze tacy mali. A więc szatan ludzi skusił. Zawsze łotr coś zepsuć musi. Trzeba nam się więc pilnować, do obrony przygotować. Panie króle, tu się schować. Jak coś z flanki atakować. Zaś pasterze z drugiej strony stworzyć także pas obrony. Ja też chcę się gdzieś przydać. Ty z Maryją będziesz chyba. Święty Józef będzie z wami. My rozprawimy się z czortami. I no dobrze mi się schować. Na mój rozkaz atakować. Brawo, Andrzej. Doskonale. Masz ty generalski talent. By w Rosji chronić duszę, ciągle z piekłem walczyć muszę. Hej, uwaga! Idą świnie! Diabły, Herod, wojsko z nimi! Ech, tak lekko to nie będzie. Atakować po komendzie! Niech nam Pan Bóg dopomoże. Będzie walczyć w imię Boże. To ta szopa. Znam te strony. Patrz, żadnej tu obrony. Tylko gwiazda jasna świeci. Widać, jest tu Boże dziecię. Wojsko! Wszystko tu obstawić! Nic z łap mojego nie zbawi. Kurza stopa! Gdzie anieli? Gdzie obrońcy się podzieli? Czego od nas tutaj chcecie? Oddaj mi tu swoje dziecię! Wiesz, że ci go nie oddamy. Wszystkich was pozabijamy! A ja chwałą się okryję, kiedy Boga sam zabije. Szybko. Króla tego zabij, zanim władzy mnie podpala. On zabije tu małego.
ma kanalia dopiąć swego? Księciem piekła ma być świnia? O! Niedoczekanie jego. By się płacić przed debilem? Ej, Azazel, czekaj chwilę. Myśmy zdanie, wiesz, zmienili. Chybaśmy nie wybaczyli. Mieli sprzątnąć ci anieli. Ale że nie dolecieli, więc im trochę pomożemy. Długi uregulujemy. Masz za donos? Masz za baty? O mój dziecię wy za kraty! Żywcem! Zadrę ją pod skórę! Pozwól, że ciut mocniej zdzielę za ukrytą tą kamerę! Zdrada! Wojsko! Wszystkich zabić! Ja bym radził ich zostawić! Kto to? Co to? Do ataku! I co powiesz, chłopaku? Jakie diabli was tu wzięli? My nie czorty, lecz anieli. To królowie i pasterze. Pasterz z bronią? Coś nie wierzę. My szkoliliśmy się w gromie. Dla łowiecek ku obronie. Gonisz tamtych? Niech sobie uciekają. Nam tu już nie zagrażają. Nie ma ich, to po kłopocie. Świetne wojsko masz, w odwrocie. A co z nimi? Mówiąc szczerze, własnym oczom ja nie wierzę. We dwóch Azazela zlali, jakby nam tu pomagali. Boga żeście ratowali? Nie pojmuję. Już zgłupiałem. Oj, nie myślcie, se anieli, żeśmy go ratować chcieli. Nie myśleli my o Bogu. Mieliśmy prywatny powód. Drań ten skrzywdził nas okrutnie, więc musieliśmy go stuknąć. Więc to z zemsty. Jasne wreszcie. Resztę opowiecie nam w areszcie. Ejże, Misza, co ty? Proszę, chociaż diabłów ja nie znoszę. Jednak oni nam pomogli. Ja bym radził, puść ich wolnych. Oczywiście, tak, Michale. Choć nie chcieli może wcale, jednak wzięli naszą stronę. Matko Boża, o Królowo, mym rozkazem Twoje słowo. A więc wolni już jesteście. Oj, pomyśl, może tego nie chcesz, bo spotkamy się wrogami. Wtedy się policzym z wami. A ja rogi wam odstrzelę i powieszę na kościele. Lecz tym razem dziękujemy i się w zgodzie rozstaniemy. Podziękowań my nie chcemy i do piekła se idziemy. Lecz nam dajcie Azazela. A, możecie go zabierać. My jak tylko tam wrócimy, wieś taką rozpuścimy, że to z jego tylko winy Pan Bóg przeżył. Lucyfera pewnie weźmie wnet cholera i go skaże na banicję. Może też na prohibicję! Jednak diabeł to jest diabeł. Zło w nim siedzi, nie ma rady. A co z tym zrobić, draniem? Sprawa ma już rozwiązanie! Śmierć! A co ty robisz tutaj? A kwiatki wącham. Nie bądź głupi. Przecież dobrze wiesz, co zrobię. Rozkaz mam, wyobraź sobie. Aha! Witam cię, królu, panie. Przybywam ważne wypełnić zadanie. Posłał mnie tu Pan Bóg z nieba, twoje rządy skrócić trzeba. Krew dziecięcą dziś przelałeś, no i se przeholowałeś tym rozkazem bez pardonu. Proszę, zażyj pawulonu. Śmiało, śmiało. O, damy,
Ojejej, jak się tu rozłożył, a miał 100 lat rządów dożyć. Dobra, lecę, bom spóźniona. Nara wszystkim. Cześć, szalona. Niech go tylko ktoś pochowa. Tadek jest, spokojna głowa. Chciałem wszystkim podziękować, żeście chcieli nas ratować. Narażaliście swe życie. Bóg nagrodzi was obficie. Daję słowo. Zaszczyt to jest służyć Bogu. Nie ma jednak tu co zwlekać. Wojsko wróci, czas uciekać. Do Egiptu więc ruszymy. Chęcią po to towarzyszymy. Nam po drodze to do domu. I my służyć chcemy Bogu. Ale Kubo, nasze stada. Pan Bóg nimi będzie władać. Za 2 dni do nich wrócimy. Tylko ich odprowadzimy. A ty, Jagno? Z wami idę. Ja tym dworem już się brzydzę. Chcę ja wam usługiwać. Będziesz kiedyś świętą chyba. Oczywiście, my też z wami. Wszak jesteśmy aniołami. Więc ruszajmy. W imię Boże. Łaska Jego nam pomoże. I odeszli do Egiptu. Czas nam minął niezbyt szybko. Bo jasełka długie były. Mam nadzieję, że nie znudziły. Pracy przy nich było sporo i wysiłku do umoru. Lecz na Bożą to jest chwałę, chociaż mało doskonałe. I na koniec morał damy. Wszystko, co złe, pokonamy, jeśli Bogu służyć chcemy. A wam wszystkim dziękujemy. Syn Boży w żłobie leży, by